Na Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Naszym gościem dzisiaj jest Agnieszka Błaszkowska. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Tancerka, choreografka, pedagog, tańca, y, animatorka kultury, tak szeroko, powie, że szeroko można powiedzieć. Y, założycielka zespołu tanecznego kontra mini Gorzowskiego zespołu, y, który już 20 lat y, na tym naszym y, estradowym rynku funkcjonuje, tak jest. Z sukcesami. Tak jest. Aplauzy, sosny, czego tam się nie da zdobyć w tym takim amatorskim ruchu artystycznym to wszystko chyba osiągnęliście. Znaczy, jest jeszcze mnóstwo rzeczy do osiągnięcia, no ale takie ważne nagrody już mamy na swoim koncie. Zespół poszerzył swoją działalność na rynku. Światowym, ponieważ jeździmy również na festiwale międzynarodowe. W zeszłym roku byliśmy w Bułgarii, i tam z powodzeniem odnieśliśmy sukces w postaci pierwszego miejsca. Także, no tylko się cieszyć, może dlatego właśnie, że i ja, i moje dziewczyny. Tańc to dla nas wielka pasja, radość, spełnienie i robimy to bardzo poważnie. No rzeczywiście, jak, jak widać i słychać, to, to rzeczywiście poważnie, ale sama Pani powiedziała dziewczyny. No dlaczego dziewczyny? Jak się przy, tak patrzy po przeglądach, jak są nasze y, y, występy zespołów tanecznych w amfiteatrze, no tych chłopców jest mało. Co tu zrobić, żeby tych chłopców no, to jest zachęcić? No y, to jest problem. Chłopcy mają taką... Naturę, um, takie słomiane zapały. Na dziewczyny mogę bardziej liczyć. Um, ja wielokrotnie przyjmowałam chłopców do zespołu, ale przychodziła wiosna, woleli piłkę nożną, rowery, wrotki. No, też niby dobrze, A prawda? poza tym taki wpływ um, kolegów. Co ty będziesz tańczył um, z dziewczynami w zespole? Także. Um, no nie bardzo jest Nawet chłopcami. teraz, kiedy pojawiło się tak bardzo dużo programów telewizyjnych, które, yy, które yy, no promują właśnie różne takie wydarzenia, różne tańce i, i przecież poczynając od, od tańca towarzyskiego poprzez mhm. takie nowoczesne to, tańce. To jest zupełnie co innego, bo yy, w ogóle taniec, jeśli chodzi o, o, o stronę męską, to to musi być naprawdę pasjonata. Yy. Pasjonata, utalentowany, pracowity. Takich jest jednak mało. Jednak przypisuje się to hobby dziewczynom. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Tańc towarzyski to jest taka praca indywidualna, także też zupełnie, w ogóle zupełnie inaczej. Wygląda praca indywidualna, a praca zespołowa, także to są zupełnie dwie skrajne prace i zaangażowanie. Tutaj, w przypadku, właśnie tańca towarzyskiego, czy tam na przykład tańca nowoczesnego, mam tu na myśli hip-hop na przykład, to oni. Pracują nad sobą, i jeśli pracują, mają efekty. A praca zespołowa to nie dość, że ty musisz pracować, to jeszcze dbać o to, żeby cała grupa miała się ze sobą dobrze. Zbliża nie? się nowy rok w pracy zespołu. I każdy nowy rok to jest jakieś nowe wydarzenie, ale też coś nowego do repertuaru. Poświęca Pani wakacje na wymyślanie nowego układu. Jak, to, jak cały ten proces przebiega, proszę powiedzieć? No, muszę powiedzieć, że nie przygotowuję się nigdy. Yy, obrazy są albo nie ma. Najpierw jest, pojawia się muzyka Wie na pani, przykład, jest jakiś różnie. pomysł? To nigdy... jest różnie. Najpierw yy, to jest różnie. Jeśli jest pomysł... Yy, to szukam muzyki. Czasami jest odwrotnie, muzyka zainspiruje mnie do obrazów. Także jest różnie, czekam na wenę, przychodzi czasami bardzo nieoczekiwanie, także w różnych dziwnych sytuacjach. Pojawia się pomysł. Na przykład. Tak. tak. Zespół to jest jedna rzecz, która pochłania pani czas, energię, pomysły, ale też druga rzecz to jest współpraca z teatrem i też już wieloletnia. Jak to się, skąd się wziął taki pomysł, żeby, żeby te swoje umiejętności, pomysły przerzucić na scenę teatralną? Znaleziono mnie. Siedziałam cicho w kącie i mnie znaleziono. Potrzebowano choreografa do spektaklu muzyczno-tanecznego, zaproponowano mnie. Ja kocham scenę, kocham teatr. W związku z tym byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. A Wena przychodzi sama. Także jest muzyka i są obrazy. Także to jest. Tu jest praca proste. z dorosłymi w teatrze jest praca z dorosłymi o, ty, ludźmi. Zupełnie to jest zupełnie, inaczej, zupełnie tak? inna praca. To są już osoby wykształcone, mają swoje pomysły na, 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 tak. na, na, na tą estradę, na występy. Jest reżyser oprócz tego i tak. pojawia się nagle pani, mała, drobna e, osobka i co? I ma wszystkich ich ustawić jakoś i pokierować, żeby to wyglądało ładnie, równo i żeby przemówić do widzów. To jest proste. Mnie się wydaje, że to jest proste. Jeśli masz pomysł,. Y i siłę taką przekonywania. Poza tym, ja uwielbiam współpracować z ludźmi. Także ja jestem osobą, która wysłucha pomysłów. Poza tym, taką ważną rolę pełni reżyser, który naprowadza. I tutaj jest no, współpraca musi być między choreografem a reżyserem, ponieważ musi być spójny. Całość musi być spójna, jedno drugie, do drugiego musi pasować. Także ja myślę, że jeśli. Robisz z pasją to, co robisz, to, to nie ma mocnych. Po prostu zawsze masz zawsze musi Zawsze hmm. musi wyjść. No, pasja to jeszcze jest to, że sama pani tańczy, i po kolei spełniają się marzenia, jak chociażby to z tańcem flamenko. Flamenko flamenco, flamenco, to moja miłość. Hmm. Ym, zaraziłam się właściwie flamenko poprzez obrazy Carlosa Saury, film. I od tego zaczęło się, yy, zaczęła się moja droga. Zadam takie przewrotne pytanie, hmm. czy blondynki tańczą flamenco? A, tak, oczywiście. Przecież flamenko to jest właśnie temperament, ten taki cygański, tam właśnie południowy. Tak? A to właśnie niekoniecznie. Właśnie jeśli w Blondynce płynie gorąca krew, no to kolor włosów nie ma znaczenia. Wszystko wypływa z duszy. Tak jest. Czy to jest trudny taniec? Czy to jest bardzo trudny taniec. Wydaje się, że niewiele się robi. Nie, nie jest, robi... Są, ruszają się ręce, stopy. No, no właśnie. właśnie. Przez to, że ruszają się ręce, dłonie, yy, nogi plus obcasy. Yy, to jest połączenie mega trudne, ponieważ wymaga niesamowitej koncentracji, yy, słuchu i koordynacji. I ja uważam, że flamenko jest jednym z najtrudniejszych tańców, jakie poznałam. To proszę powiedzieć, jak doszło do spełnienia tego marzenia? Tak. Zaczęłam inwestować w siebie po prostu i jeździłam do nauczycieli hiszpańskich, którzy mnie uczyli flamenko. po wielu, wielu latach, moi znajomi, którzy namówili mnie, którzy wysłuchiwali właściwie mojej wiecznych opowiadań o flamenco, jakie to cudne, piękne i spełniające i w ogóle ła, wow, namawiali mnie przez kilka lat, żebym w końcu pokazała, o co, o czym ja opowiadam. I tak się zaczęło właśnie taka edukowanie innych oczywiście w prostszej formie. No okazało się, że faktycznie tak jak mówię, jest to piękne, ale mega trudne, więc osoby, które nie poczuły tego wewnątrz miały problem. Miały problem. Mhm. Ale jest to do, ale, tak, do ale ćwiczenia. uwielbiają tą kulturę hiszpańską. Um, uwielbiają oglądać. Um, jest to bardzo widowiskowy taniec poza tym. Także no, flamenko to, to w ogóle zbiór wszystkich y, cech y, kobiety. Dlatego też y, tak uwielbiam, ponieważ w tym tańcu mogę absolutnie być y, każdą, znaczy mieć wszystkie cechy kobiece od smutku po radość, po złość. Wszystko można w tańcu przekazać. Wszystko można, a szczególnie do flamenku. I tego uczy pani swoje dziewczyny w zespole? No, flamenko nie uczę w zespole, absolutnie. Zespół mój specjalizuje się bardziej w tańcu współczesnym, czyli w oparciu o balet, o taniec klasyczny, poprzez różne odmiany jazzu. Te 20 zupełnie... lat funkcjonowania zespołu to już jest przewinęło się przez to sporo dziewczyn. Tak. Ja już, tak. ja już teraz, Boże, ja tak sobie pomyślałam, tyle czasu upłynęło, a, a ja go nie czuję. Yy, doszło do tego, że te dziewczyny, które niegdyś były małymi dziewczynkami u mnie w zespole, przyprowadzają swoje córki. I to już jest piękne. To jest piękne, ale tak sobie myślę, Boże, no przecież gdzie te 20 lat, że, Bo ja ale w ogóle skoro tego nie one czuję, przeprowadzają swoje dzieci i to, no, to musi znaczy, upłynąć, to, to, no. Ale to znaczy, że, że, że to im się podobało, że, że one, no, ten czas się. To spędzone mhm. w zespole, wspominają na tyle dobrze, dobrze. Prawda? Że, że, że nie było takich mm, dramatycznych momentów, że powiedział, że nigdy w życiu żadnego kontaktu nie, ani ja, ani dzieci moje nie będą miały. Wracają. Tak. Czyli, czyli, czyli jest, jest kontynuacja. Fajnie, bardzo się cieszę. To jest dla mnie też taki właśnie dowód na to, że no gdzieś to yy, fajnie, fajnie prosperuje. Yy, yy, tak jak wcześniej Pani wspomniała, ja jestem pedagogiem, także oprócz tego, że tańczymy, ćwiczymy ciężko, bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, yy, yy, staram się poprzez yy, mnóstwo wyjazdów, żeby były bogate we wrażenia, także to, co zobaczą, poznają, to jest ich największy skarb i jest między nami taka bardzo dobra nić porozumienia, często nadrobię, ja to nazywam taki drugi etat, jeśli ktoś ma problemy, staram się pomóc Rozwiązać, wytłumaczyć. No, o to chciałam spytać, bo przecież to są dziewczyny w wieku od dziewczyny nastolatki, czyli różne problemy hmm. różne problemy. Yy, ten czas dojrzewania, to jest przecież bardzo trudny czas. Hmm. Yy, myślę, że to jest, to jest wtedy też y, pojawiają się różne y, u dziewcząt y, pomysły, y, y, różne pokusy, y, co robić wtedy, żeby, żeby przekonać, że no, błędy można popełniać, można y, gdzieś tam zbaczać y, z drogi jazz obranej, ale, ale właśnie, co co robić. Warto, tak? co robić? Przede wszystkim słuchać, słuchać, obserwować. Y dla mnie właśnie jest to coś więcej niż tylko edukacja taneczna. To jest wychowanie przez taniec. Ja to traktuję, tak jak wcześniej powiedziałam, naprawdę poważnie i żeby to wszystko fajnie się miało, żeby zespół tworzył naprawdę rodzinę, no musimy rozmawiać i często nawet poświęcamy, tak jak wspomniałam, taką lekcję. Na rozwiązywanie konfliktów, problemów. Czasami dzieciaki hmm, młodzież, a szczególnie gimnazjalna, kiedy im, im się wydaje, że już jedną nogą są w dorosłym życiu i mogą sobie już na wiele pozwolić. Yy, I tu właśnie yy, spełniam się jako pedagog, dużo rozmawiamy, yy, nigdy nic nie każę. Yy. Sugeruję, opowiadam o sobie, Ym, w każdym z nas tętni przecież krew. Ale to jest zespół, to jest konkurencja, są osoby bardziej, mm. mniej utalentowane. Tak. To jest chęć e, występowania w tym pierwszym szeregu, to jest, to jest właśnie, e, czasami pojawia się taka niezdrowa konkurencja, mamy przecież też przykłady filmowe różne, że tancerki doprowadzają się przecież e, do Aha. różnych stanów, tak? E, więc więc to, 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 to wszystko trzeba ogarnąć, to, to wszystko trzeba opanować. Wie pani co, u mnie jest tak, że... E, to, o czym Pani powiedziała, to tylko zostaje w kadrze filmowym. U mnie nie ma czegoś takiego, u mnie nie ma rywalizacji, czy takiej niezdrowej. Jest poprzez pracę, podziw dla innych. Nie wiem, u mnie jakoś tak jest, te dziewczyny są takie cudne, takie cudne, fajne, dobre, miłe, mądre. To co, teraz wszystkie cudne dziewczyny, fajne, miłe, zapraszamy do zespołu kontraminu. Tak, tak, serdecznie zapraszam wszystkie cudne dziewczyny. 16 września o godzinie 17 w trzecim Liceum na ulicy Warszawskiej. I tam będzie nabór. Takie spotkanie um, um, nowo przybyłych, ponieważ jednak um, trzeba zobaczyć, czy te dzieci mają poczucie słuchu, um, poczucie rytmu. Um, no od tego trzeba zacząć, żeby móc dalej rozwijać ich potencjał. Nie określamy wieku, czy wiek mamy? Ja myślę, że takie pięciolatki już mogą absolutnie ale szeregi. Ale starsze również, zawsze tańczyć Starsze, możesz. tak, tak, ale starsze to już jest, to już fajnie by było, gdyby miał jakąś na przykład przeszłość taneczną za sobą. Także no, łatwiej jest wyrzeźbić y, niż później na przykład, y, no, bo to człowiek z, z wiekiem nabywa różnych y, takich y, no, y, manier ruchowych i wtedy jest trochę cięższa praca. Trochę cię, Więc zapraszamy wszystkich 16 września do tak 3 jest. liceum na godzinę 17. A jeszcze na koniec kolejne marzenie, które ma Pani przed sobą. I, 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 i tak jak po flamenko, teraz co, o czymś innym trzeba marzyć. Um, moje marzenia są cały czas związane z tym, co robię. Także um, myślę, że um, niedługo um, wkroczę na scenę. Ja, jako tancerka i choreograf. No, i trzymam oczywiście za te kciuki, za sukcesy zespołu Kontra Mini. Również bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.